Kolejny tryb to tryb właśnie klawiatury. Ja tutaj postaram się załadować jakieś fajne brzmienie instrumentu. Jakiś tam syntezator, moi drodzy. Chodzi o to, żeby wam pokazać tutaj ideę tego. Stawmy sobie jakiś tam preset. Powiedzmy taki. W trybie note możemy sobie tutaj grać. W trybie note też, jak się okazuje, można również skorzystać z innych skal, których tutaj mamy trochę. Wystarczy przycisnąć ten przycisk i możemy zmieniać sobie różnego typu skale, jest ich naprawdę mnóstwo. Pokażę wam to może na jakimś brzmieniu takim bardziej tonalnym. O. I zobaczcie, jakie fajne brzmienia można tutaj osiągać, prawda? To jest coś niebywałego. Oczywiście to są tylko presety, ale tutaj chodzi o te skale. Mamy tutaj mnóstwo tych skal, możemy się pomiędzy nimi przełączać. Kolejnym trybem jest tryb drums i tutaj za przykład może posłużyć nam FPC. FPC, który możemy sobie tutaj zaraz załadować. I załadujmy sobie tutaj preset. Ja mam tutaj swój preset TSL Classic Musoneo. Polecam wam te sample. I teraz tak, najważniejsza rzecz. Tutaj są sample, które są z presetów fabrycznych. Już wam to pokazuję. I teraz tak, zgłasza nam się FPC. Jeśli uruchomimy sobie defaultowy układ, to tutaj na tej pierwszej mamy takie brzmienia. Mamy oczywiście drugi panel dla siebie i ten drugi panel obsługujemy tutaj. Więc możemy sobie tutaj wrzucać brzmienia różnego typu perkusyjne, ale ja tutaj skorzystam z presetu, który sobie stworzyłem wcześniej. Z sampli z Musoneo. Polecam w ogóle stronę Musoneo. I wtedy je mamy tutaj. Możemy sobie robić oczywiście swoje tutaj presety. To jest akurat taki mój presecik, sobie zrobiłem z sampli z Musoneo. No i oczywiście możemy wybijać na tym rytmy i to nagrywać. No i oczywiście to się nagrało. Oczywiście. Nagrało się to. Możemy tworzyć w krokowym sekwenserze, albo możemy sobie wybijać tutaj. Dla chętnych oczywiście. Kolejna rzecz. W tym trybie możemy sobie oczywiście przesunąć to na bok. Klikamy ten przycisk. Ten nap klikamy i możemy sobie to przenieść. A możemy też odpalić SliceX. I teraz wam powiem ciekawą rzecz. Przejdę sobie na pierwszy ślad. I tu mam uruchomiony SliceX na pierwszym śladzie i już go sobie tutaj podpatrzymy. To jest taki bicik, który mam podzielony i mamy go podzielone. I tutaj możemy sobie nim grać.
Pod padami mamy tutaj, oczywiście to wszystko zależy od tego, jak tutaj mamy ustawione. Ja tylko chcę pokazać tutaj taką ideę, że mamy tutaj, o. Możemy sobie tutaj działać ze SliceX-em, a potem wrócić normalnie do systemu drum. Oczywiście tutaj możemy też wyzwalać sample ze SliceX-a, jeśli jesteśmy na tym trapie. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek i zapraszam Was do kolejnych. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.